Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj w tych nietypowych okolicznościach zrecenzuję nowy film Ukryty skarb Kościoła. Zapraszam. Matko, czy już nie jestem Twoim dzieckiem? Zmienia się miejsce Kościoła w tym społeczeństwie. Także musi ewoluować sylwetka, profil kapłana, którego będziemy formować, którego chcemy formować, żeby był adekwatny do nowych czasów. Czasem każdego dnia wychodzą na jaw kolejne szoki. Są nierozwiązane pewne sprawy w Kościele. Biskupi dyskutowali z innymi o dopuszczeniu do diakonatu kobiet. Nie ma medycznych przesłanek. Ponad dwukrotnie spadła też ilość kandydatów do kapłaństwa. Ograniczenie liczby wiernych podczas liturgii, komunia święta przyjmowana na rękę, czy brak wody święconej to zasady, które zaczęły obowiązywać w Kościołach. Film ten reklamowany i wyprodukowany przez twórców kanału Trudno być katolikiem wzbudzał już od jakiegoś czasu dosyć duże emocje i myślę, że słusznie. Dostałem możliwość obejrzenia go przedpremierowo i mam nadzieję, że ten materiał zdąży ukazać się już w dniu premiery, tak żeby naprawdę na bieżąco zrecenzować to wydarzenie. Już na wstępie myślę, że mogę powiedzieć, co myślę o tym filmie w dwóch zdaniach. Zasadniczo jest to film udany, który wielu, tak w cudzysłowie, modernistów, takich modernistycznych apologetów, tych ludzi, którzy twierdzą, że w Kościele tak naprawdę nie było jakichś bardzo dużych zmian, tych ludzi, którzy twierdzą, że tak naprawdę jest dobrze w Kościele, a jeśli jest źle, to na pewno nie przez reformy liturgiczne i przez reformy posoborowe. Moim zdaniem tego typu ludzi, tego typu apologetów modernizmu w Kościele ten film rozwścieczy. Myślę, że tutaj będzie naprawdę bicie piany. Więc myślę, że takie kanały w stylu Tradycjonalizm, polemika będą miały tutaj naprawdę powody do złości i myślę, że reakcje będą bardzo, bardzo nerwowe. Dlaczego? No dlatego, że ten materiał, myślę, że na tym można powiedzieć, że na tym się skupia, że pokazuje po kolei, na czym polega współczesny kryzys Kościoła. Pokazuje to w sposób z jednej strony przystępny, z drugiej strony jednak dosyć dogłębny. I myślę, że to jest główna zaleta tego filmu. Będzie on moim zdaniem w stanie przemówić do ludzi, którzy jeszcze z tradycją nie mają nic wspólnego. Ta narracja poprowadzona jest w ten sposób, że no, zostaliśmy oszukani. Orientujemy się, że Kościół w jakiś sposób ukrywa coś cennego przed nami. Jest to poprowadzone w taki dosyć interesujący sposób i później po kolei jest pokazywane, jak reforma liturgiczna, jak reformy posoborowe mają wpływ na współczesny wygląd Kościoła. I to są punkty, które są przez tych współczesnych apologetów modernizmu naprawdę bardzo mocno negowane. To znaczy, na przykład kwestia tego, że przy reformie liturgicznej bardzo mocno brano pod uwagę zdania protestantów i ich reformy liturgiczne w czasach reformacyjnych. To jest oczywiście dla tych apologetów coś nieznośnego. Tam mamy właśnie najpierw wypowiedź jakiegoś księdza, w cudzysłowie tradycjonalisty, który to mówi. Później są cytaty z Benedykta XVI, z twórców liturgii, które to potwierdzają. I myślę, że właśnie te fragmenty, które pokazują, jak z jednej strony te zarzuty, które dzisiaj stawiamy, pokrywają się z tym, co czy to Benedykt XVI mówił, czy twórcy nowej liturgii, albo same te osoby, które w jakiś sposób uczestniczyły w tych reformach, prezentują, jak oni sami to w ten sposób właśnie przedstawiają. A więc główne zalety tego filmu to jest to, że przemówi on do osób, które jeszcze tradycji nie znają. Może on przemówić do osób, które są dobrymi katolikami, a jednocześnie czują, że coś tutaj w Kościele nie gra. Dlatego na pewno warto będzie ten materiał rozsyłać do znajomych, którzy jeszcze z tradycją nie mają wiele wspólnego, albo już coś słyszeli, ale jeszcze zupełnie nie wiedzą, o co chodzi. Czy to znaczy, że ten film nie ma wad? Ma.
wady oczywiście. Z jednej strony chciałbym zwrócić uwagę na pewną taką atmosferę lęku, która trochę tam jest obecna. Trochę jest to zrozumiałe i narracja w pewnym sensie tłumaczy tą sytuację. Dlaczego tłumaczy tą sytuację? Dlatego, że wprowadzenie tego filmu jest takie, że jesteśmy katolikami i nagle odkrywamy, że istota życia katolickiego, serce Kościoła zostało w jakiś sposób przed nami ukryte. Jest to naturalne, że tutaj będzie pewna taka atmosfera tajemnicy, jakiegoś takiego odkrywania, że wejdzie to w trochę taką atmosferę, powiedzmy, że śledczą nawet. Jest to naturalne i narracyjnie dobre. Moim zdaniem dzięki temu ten film też będzie w stanie faktycznie zainteresować większą liczbę osób. Ale z drugiej strony później wypowiedzi niektórych występujących tam osób moim zdaniem mogą być trochę za bardzo w stylu takiego właśnie końca świata. Na zasadzie, o tak, koniec świata, to już tutaj nie można, to co się teraz dzieje, to jest tak straszne i taka katastrofa i w połączeniu może z pewnymi takimi elementami, być może prawdziwymi, ale niebezpiecznie jest je tak po prostu rzucać a propos wpływu masonów, niemasonów, różnych grup, powiedzmy tajnych organizacji, takie rzeczy. Moim zdaniem o tajnych organizacjach należy mówić albo bardzo szczegółowo, albo wcale. To znaczy, dlaczego? W sensie można w jakimś kontekście o nich wspomnieć, ale istnieje tutaj duże ryzyko. Gdy chcemy przemówić do szerokiej grupy osób, gdy chcemy człowieka zainteresować jakimś tematem, to nie jest dobrym, żeby wychodzić od razu z tezami, które w jakiś sposób są postrzegane przez ogół społeczeństwa jako, powiedzmy, szurowskie. Nie twierdzę, że takie są, ale po prostu przez takie są postrzegane. Dlatego jeśli chcemy dotrzeć do szerokiej grupy społeczeństwa, należy wyjść od tego, co jest wszystkim znane, później pokazać, co jest nieznane albo co jest w jakiś sposób kontrowersyjne, przekazać nasz przekaz, unikając tego, co będzie odbierane przez ogół społeczeństwa, może zostać odebrane jako jakieś niezrównoważone. Tak i później, jeśli mamy jakieś tezy, które tak mogą być przez nich odebrane, ale to są tezy fundamentalne, to należy je później dobrze wyjaśniać, szczegółowo wyjaśniać. Moim zdaniem takim przykładem jest na przykład kwestia nieuczestniczenia w Novus Ordo. To znaczy my, jak dobrze moi widzowie wiedzą, uważamy, że nie należy uczestniczyć w Novus Ordo Missae, że jest to ryt, który szkodzi wierze, i dlatego katolik powinien go unikać. Jest to teza, która przez ogół społeczeństwa będzie odebrana, powiedzmy, jako niezrównoważona, jako taka skrajna. Dlatego nie jest właściwym, żeby w materiałach, które mają dotrzeć do szerokiej grupy społecznej, tak po prostu rzucić to i zostawić. Jeśli chcemy to przedstawić, to wtedy musi to zostać przedstawione naprawdę dobrze. I akurat w tym punkcie, moim zdaniem, że ten film robi raczej dobrą robotę, to znaczy tam te zdania padają, właśnie są przedstawieni ludzie, którzy mówią, że jak usłyszałem to, to byłem najpierw w szoku, ale później z czasem stwierdziłem, że faktycznie też tak uważam, że to jest faktycznie słuszne podejście. Zostaje to powoli wprowadzone i wyjaśnione. I to jest moim zdaniem dobre podejście, zarówno tak merytorycznie dobre podejście, jest to uczciwe podejście, nie ukrywam tego, co myślę, ale nie rzucam tego tematu, tylko tak po prostu. Natomiast temat masonów jest tam tak po prostu rzucony. Myślę, że tutaj, jeśli chcielibyśmy wchodzić w, powiedzmy, działalność tajnych stowarzyszeń w kontekście reformy liturgicznej, to bez wątpienia da się coś na ten temat powiedzieć, ale bez wątpienia jest to temat również szalenie trudny. Także ja bym raczej w tym kontekście, jeśli go wprowadzamy, to wtedy wprowadzamy go już tak naprawdę na poważnie, a nie rzucałbym go tylko gdzieś tam pomiędzy jakimiś banalnymi zdaniami, czy pomiędzy po prostu rzeczami powszechnie znanymi jako jakąś tam oczywistość. Dosyć często też mówię o tym, że katolicy tradycji powinni przedstawiać wiarę taką, jaka ona jest, a nie wiarę przez pryzmat taki apokaliptyczno-końcoświatowy, końcowo-światowy. To znaczy pokazywać piękno cnót, pokazywać piękno wiary, pokazywać piękno mszy świętej.
Mam nadzieję, że kura za bardzo Wam nie przeszkadza, którą tam słychać. Jeśli będzie zbyt głośno, to nie mam na to lekarstwa, bo nie jestem w stanie jej wyciszyć, ale już będzie, myślę, że chwilowo przynajmniej lepiej. A więc, jeśli chodzi o koniec świata i powiedzmy to, jak należy przedstawiać katolicką wiarę, jest tutaj trochę takiej atmosfery, no właśnie takiego końca świata, takiego upadku i padają tam te słowa, że musimy być gotowi już na męczeństwo, a jeśli nie my, to przyszłe pokolenia. Nie lubię tego typu narracji. Uważam, że to jest zupełnie naturalne, że katolik powinien być gotowy na męczeństwo. Jestem w stanie zrozumieć, że być może dla części katolików to właśnie brzmi jakoś tak radykalnie. Natomiast nie lubię takiego epatowania tym, że my jesteśmy tacy gotowi na męczeństwo i musimy być tacy gotowi na męczeństwo. Uważam, że trzeba pokazywać przede wszystkim, czym jest katolicka wiara, czym są cnoty, kształtować te cnoty i wtedy to będzie oczywiste dla katolika, że musi być gotowy na męczeństwo. Natomiast nie wynosiłbym tego na sztandary. To znaczy w tym momencie, w którym prezentujemy taki film, który ma dotrzeć do mas, to nie wynosiłbym na sztandary, że my jesteśmy gotowi na męczeństwo. To trochę przypomina mi świętego Piotra, który obiecuje Panu Jezusowi, że chociażby wszyscy się u Ciebie zaparli, to ja się na pewno nie zaprę. Wiemy, jak takie deklaracje się kończą. A więc takie rzeczy trzeba mieć w sercu, w razie potrzeby o nich mówić, ale nie moim zdaniem, nie machać nimi jak właśnie takim sztandarem, bo trochę wygląda to jak takie epatowanie taką gotowością do tego męczeństwa i trochę jak takie cierpiętnictwo, że my jesteśmy tacy prześladowani i właśnie trudno być katolikiem. To jest w ogóle na tym kanale takie bardzo, bardzo mocne, takie wyraźnie podkreślone, że trudno jest być tym katolikiem. Rozumiem, że jest to w kontraście do takiego fajno-katolicyzmu, że wszystko jest takie super łatwe, proste i piękne i tak naprawdę świat jest dobry. No tak Sobór Watykański II to w uproszczeniu widział i prezentował. Świat jest dobry, trzeba go przytulić. I w kontraście do tego ten przekaz, że trudno jest być katolikiem, ma to sens, ale znowu chwilami wpada to w tym filmie, moim zdaniem, w taką narrację zbyt cierpiętniczą. To nie jest moim zdaniem tak apologetycznie właściwe. I psychologicznie, w sensie też dla nas, na poziomie cnót, to nie jest właściwe, żeby tak się postrzegać, że my musimy właśnie teraz tak walczyć z tym światem złym, który nas otacza. My musimy się skupić, żeby być blisko Pana Jezusa. Z tego wynika, że czasem trzeba postawić opór. Często trzeba postawić opór nam samym, ranom naszej duszy, światowi i szatanowi. Ale gdy się ten nacisk na opór stawia zbyt za mocno na cierpiętnictwo takie, że świat nas prześladuje, tak, inni nas prześladują i musimy być gotowi na męczeństwo i tak dalej, to łatwo może doprowadzić do takiego zgorzknienia właśnie i epatowania tym, jak ja to jestem gotowy dla Pana Jezusa cierpieć. A więc trochę momentami to wchodzi w tą narrację moim zdaniem za mocno. Ja bym raczej się skupił na tym, żeby pokazać, jak w tym kontekście tego filmu, jak ta msza święta jest piękna, jak została ona zdewastowana i później jak ona człowieka prowadzi do rozwoju, jak człowiek rozkwita pod wpływem prawdy i rozkwita pod wpływem rozwoju cnót. Moim zdaniem to byłoby tutaj bardziej na miejscu niż właśnie takie przekazywanie, epatowanie tym cierpieniem i nadchodzącym męczeństwem, a szczególnie gdy mówi się, że oto przyszłe pokolenia, to jest w ogóle takie... Dla mnie to jest tchórzostwo, jak się mówi, że no będzie męczeństwo, może nie my, ale przyszłe pokolenia to już na pewno. Człowieku, ty się skup na sobie, tak? Pilnuj swoich cnót, jeśli chodzi o przyszłe pokolenia, to tak, czyń ich wolnymi i silnymi ludźmi, żeby byli gotowi na wszystko, ale takie gadanie o tym, że o tutaj męczeństwo będzie na pewno i przyszłe pokolenia, pilnuj siebie przede wszystkim, tak? A nie rzucaj ciężary na innych w sensie takim jak tutaj, tak? Łatwo jest rzucić hasło. Ktoś znany kiedyś powiedział, że łatwo jest przelewać krew, szczególnie nie swoją. A więc to jest trochę takie myślenie, to właśnie tamto już na pewno będą musieli przelać krew, na pewno będą męczennikami. Być może my już będziemy. Zawsze trzeba być na to gotowym, ale nie należy tym epatować. Przypominam jeszcze raz o świętym Piotrze. To nie ten, który krzyczał najgłośniej, że on pójdzie z Panem Jezusem wszędzie, wytrwał pod krzyżem, tylko święty Jan, który słuchał Pana Jezusa, był blisko Niego. I na tym się skupmy, żeby słuchać Pana Jezusa i być blisko Niego. I
To podejście też jest świetnym nawiązaniem do mszy świętej trydenckiej, bo tam się słucha Pana Jezusa i jest się blisko Niego. Tam się nie klaszcze i nie koncentruje na wspólnocie, tylko słucha się Pana Jezusa i jest się blisko Niego. Więc można powiedzieć, trochę jest w tym coś takiego. To jest bardzo ciekawe takie powiązanie, ciekawy związek, że właśnie w kontekście mszy świętej te dwie wieczernikowe postawy można by dostrzec. Znaczy z jednej strony świętego Jana, który jest blisko Pana Jezusa i Go słucha, mistyk, i to pasuje świetnie do mszy świętej trydenckiej, i z drugiej strony mamy świętego Piotra, który myśli, że trzeba robić, to działa tutaj, ja się nie zaprę, który to jest zdrajca, ja tutaj zaraz znajdę. Moim zdaniem czasami jest tutaj ta postawa świętego Piotra bardziej. No wiemy, że święty Piotr ostatecznie był święty, wynikało to z jego dobrych intencji, ale jednak z pewnej niedojrzałości. I podobnie bym tutaj ocenił, powiedzmy, że pewne elementy w tym filmie, jako wynikające z dobrych intencji, ale jednak widać tam, moim zdaniem, takie pewne elementy jakiejś niedojrzałości jeszcze w wierze, tak? Niedojrzałości w tym podejściu do naszej wiary, do cnót, do cierpienia również, bo na nie trzeba być gotowym, ale nie należy tą gotowością epatować. Druga sprawa, którą warto przy tej okazji poruszyć, moim zdaniem, to jest kwestia, powiedzmy, że takiego tradycyjnego ekumenizmu, takiego tradi ekumenizmu, to znaczy takiego połączenia dialogu wszystkich tradycyjnych wspólnot, to gdzieś tam trochę w tym materiale się przejawia. On też ma, myślę, że u założeń trochę taki wydźwięk, to znaczy to, że wypowiadają się tam zarówno kapłani z bractwa, jak i kapłani związani z różnymi ruchami około tradycyjnymi, czy to księża związani bezpośrednio z indultem, czy różne instytuty. Sam ten fakt, moim zdaniem, wskazuje na to, że idea jest taka, żeby właśnie pokazać tą tradycję jako taką, bez wchodzenia w szczegóły, czym różni się bractwo świętego Piotra od bractwa świętego Piusa X. I to ma swoje wady i zalety. To znaczy, z jednej strony, właśnie gdy chcemy przemówić do szerokiej publiczności, do wielu odbiorców, ma to wtedy sens, żeby zacząć od początku, to znaczy, żeby przedstawić najpierw tradycję w ogólności, żeby przedstawić w sensie mszę świętą trydencką, tradycyjną mszę świętą, jaka ona jest, jak to straszne jest, że została nam ona odebrana i że są księża, którzy taką mszę świętą odprawiają. Ma to sens, tak, w tej koncepcji. Natomiast oczywiście nie oznacza to, że nie ma różnicy pomiędzy jedną a drugą grupą. I moi widzowie doskonale wiedzą, jakie te różnice są i wcale nie są one drobne. I myślę, że o tym dwa słowa należy powiedzieć trochę też w innym kontekście, w nawiązaniu do innego materiału. Umieszczę to gdzieś na pewno w opisie, więc niektórzy być może właśnie dla tego fragmentu klikną w ten materiał. Mianowicie ktoś niedawno mi podesłał film z kanału Radykalny Pasywista, którego tytuł brzmi Błędy niefajno-katolików, albo jakoś podobnie. W każdym razie jest to dwugodzinna rozmowa. Ja bym ją tak podsumował, że to jest taka fajna rozmowa o niefajnych katolikach. I trochę to jest przykry materiał, w tym sensie, że rozmówcy rozmawiają sobie tak radośnie, tak ogólnie o tradycji, co oni tam słyszeli o tradycji, co wiedzą o tradycji, a czego nie wiedzą, tak sobie uśmiechają się i sobie radośnie opowiadają. Natomiast tej treści jest tam bardzo niewiele. To znaczy, mamy dwugodzinny materiał, który mówi o tradycji mniej więcej tyle, ile wie o niej człowiek, który przeczytał 3 artykuły w internecie, co to mniej więcej jest i o co chodzi. I tam mylą ci rozmówcy te nazwy i mówią, że a to w sumie nie wiem, a czym to się różni, a o co chodzi. To jest naturalne w rozmowie, może tak być, że jeden nie wie, drugi wie, ale ten, który wie, to też wie na zasadzie, i właśnie tutaj podam przykład, jak to wygląda, jaki to jest ten poziom dyskusji. Na przykład pada tam zdanie, że rozmawiałem z pewnym księdzem, podaję tutaj nazwisko księdza anglojęzycznego, który prowadzi jakiś kanał i który jest takim tomistą, najwyraźniej w świecie YouTube'owym dosyć znanym, który rozmawiałem z tym księdzem i go zapytałem, gdzie w tradycji przebiega ta granica jedności z Kościołem, i on powiedział, że bractwo to już jest na pewno poza tą jednością. No i to jest ten poziom, to nie jest tak, że
to zostaje jakoś dalej poprowadzone i ten wątek, aha, a są też, a ktoś inny mówi w ten sposób, a tutaj, a jak, a dlaczego, tylko tak po prostu to sobie, a no gdzie jest ta granica schizma, a tutaj jest ta granica, bo tak mi ten ksiądz powiedział, no i tutaj, no i tak sobie rozmawiamy dalej. Zwracam uwagę, że gdy mówimy o tak poważnych sprawach, jak kwestia bycia w kościele albo poza nim, no to naprawdę trzeba uważać, tak, to znaczy naprawdę nie wolno w takiej sytuacji tak po prostu rzucać słów na wiatr, a ten jest poza kościołem, a ten jest w kościele. Są to rzeczy trochę zbyt poważne, żeby tak po prostu je rzucać i mówić, a ten ksiądz mi powiedział w ten sposób. Zwłaszcza, że no jednak chyba wiadomo, jakie jest stanowisko Bractwa Świętego Piusa X, to znaczy, że kryzys zapuścił głęboko korzenie w kościele i jeśli faktycznie, przynajmniej po części ten zarzut jest prawdziwy, to jest zrozumiałym, że ogromna część duchowieństwa będzie mówiła, że ci, którzy sprzeciwiają się temu kryzysowi, to oni są poza kościołem, no bo ten kryzys wszedł do kościoła. Będzie oczywiście w tej sytuacji dużo księży, którzy będą mieli bardzo różne podejście i po części bardzo krytyczne podejście. A więc w takiej sytuacji, gdy oskarżenie pada o naprawdę bardzo poważny kryzys kościoła, o to, że seminaria zostały zinfiltrowane przez modernistów, w przypadku tak poważnego zarzutu naprawdę nie można dyskutować o tym na poziomie, a taki ksiądz mi powiedział, że jest tak i tak. Tutaj naprawdę trzeba wejść trochę głębiej, bo inaczej ta rozmowa po prostu nie ma sensu, tak? I może skończyć się jednak rzuceniem takiego bardzo poważnego, a nieprawdziwego oskarżenia. A więc jeśli ktoś jest zainteresowany sytuacją kanoniczną Bractwa Świętego Piusa X, ktoś na przykład trafił z tego materiału tutaj, to proszę koniecznie obejrzyjcie mój materiał Indult, objawy i leczenie, w którym komentuję pracę księdza Pietrasa. Ksiądz Pietras jest kapłanem z Bractwa Świętego Piotra, a więc nie jest jakoś szczególnie nam przychylny i pod kątem prawa kanonicznego bada on, jaki jest status kanoniczny Bractwa Świętego Piusa X. Zachęcam do obejrzenia mojego komentarza, który myślę, że dosyć dogłębnie tą sprawę omawia. Sprawę, która jest bardzo trudna, bardzo skomplikowana, jeśli chodzi o ten status kanoniczny. I naprawdę nie można tutaj, nie jest intelektualnie uczciwym, żeby prezentować publicznie zdanie w tak ważnej kwestii. Na zasadzie, a jakiś ksiądz mi powiedział, że tak jest. Nie przez przypadek mówię o tym właśnie w tym materiale, bo widzom, którzy oglądali tamtą rozmowę, jak najbardziej polecam również ten film Ukryty Skarb Kościoła. Moim zdaniem jest to w zupełności wystarczająca odpowiedź na ogólne i rozmyte takie fajne rozmówki o niefajnych tradycjonalistach, o których tutaj mówimy. Jeszcze jedna sprawa, która znowu łączy niejako te dwa materiały, to znaczy zarówno te zarzuty w trakcie, w cudzysłowie, fajnej rozmowy o niefajnych tradycjonalistach i film Ukryty Skarb Kościoła. Mianowicie właśnie ten taki tradycyjny, w cudzysłowie, tradycyjny ekumenizm, czyli taki dialog różnych około tradycyjnych instytucji. Otóż w tym filmie za zarzutami pada również takie zdanie ze strony tego specjalisty w sprawach tradycjonalistów, że to bractwo atakuje różne okołotradycyjne ruchy, a one to są takie bardzo zachowawcze. Ja wszystkie te ruchy w pełnej jedności są takie bardzo zachowawcze, tylko bractwo je tak cały czas atakuje. I tutaj pada między innymi właśnie mój cytat, że to są przecież kolaboranci. Zwracam na to uwagę, że sytuacja jest zdecydowanie bardziej skomplikowana. To znaczy, z jednej strony na poziomie takim osobistym mamy relacje z różnymi, w sensie my, kapłani Bractwa Świętego Piusa X, mamy relacje z kapłanami, którzy pracują, funkcjonują w ramach szeroko pojętego indultu. Tak i po części są to dobre i serdeczne relacje. Jak wielokrotnie mówiłem, cieszymy się, gdy kapłani mszę świętą tradycyjną odprawiają. Z drugiej strony uważamy, że prawie że niemożliwym jest, żeby funkcjonować w ramach oficjalnych struktur kościelnych, jednocześnie nie przekłamując nauczania Pana Jezusa. To nie jest całkiem niemożliwe. Myślę, że na przykład taki biskup Schneider
ma taką możliwość, tylko że to są takie wyjątkowe przypadki. Tak? Jeszcze biskup Lęga to jest trochę innym przypadkiem, ale jednak na bez wątpienia to nie jest tak, że ktoś go ze struktury kościelnej może ocenzurować. Ale to są takie bardzo wyjątkowe przypadki. To są biskupi, tak? Którym już niewiele można zrobić, którzy już gdzieś tam są na marginesie. I oczywiście oni są w stanie powiedzieć w miarę wszystko, co uznają za słuszne. Ale zwykły ksiądz nie ma takiej możliwości. A jeśli gdzieś ma, to jest to sytuacja naprawdę bardzo, bardzo, bardzo wyjątkowa. Słyszałem pogłoskę o takich przypadkach, że są księża, którzy mają swoje takie tradycyjne duszpasterstwa i są tam w stanie w miarę wszystko powiedzieć, nie czytać listów biskupów. Być może zdarzy się taka sytuacja w jakiejś wyjątkowej sytuacji, w jakiś wyjątkowy sposób. Nie zmienia to faktu, że jest ona nietrwała, że nie można powiedzieć, że w ramach tych struktur, oficjalnych struktur Kościoła, taka sytuacja jest trwale możliwa. Ona może się gdzieś tam na chwilę pojawić ze względu na jakąś tam tolerancję tych wyższych, tych bezpośrednich przełożonych i być może jakieś niedopatrzenie, ale takie rzeczy raczej szybko się skończą. Dlatego uważamy, że priorytetem jest głoszenie nauki Pana Jezusa, wskazywanie na błędy i uważamy, że tylko dlatego spotykają nas prześladowania ze strony oficjalnej hierarchii Kościoła, że mówimy, że Novus Ordo to katastrofa, że mówimy, że ekumenizm to grzech, że mówimy, że Koranu całować nie wolno, że mówimy, że pogańskich bożków czcić nie wolno, nawet jak się jest papieżem i generałem franciszkanów, czy kimkolwiek by jeszcze innym. Jeśli tak jest, jak twierdzimy, że to jest powód, dlaczego nie mamy miejsca, nie ma dla nas miejsca w oficjalnej strukturze kościelnej, to znaczy, że problem jest po stronie oficjalnej struktury kościelnej i uważamy, że próba wejścia w taką pełną, w cudzysłowie, pełną jedność, bo teologicznie nie istnieje takie pojęcie jak pełna jedność. W jedności Kościoła jest ten, kto podlega pod władzę papieża, ten, kto wyznaje tą samą wiarę i ma te same sakramenty. A więc jesteśmy w pełnej jedności. Oczywiście po prostu nie ma niepełnej lub pełnej. Jest jedność albo jej nie ma. Więc jesteśmy w tej jedności, choć oczywiście w nieuregulowanym statusie kanonicznym. Natomiast uregulowanie tego statusu kanonicznego z naszej perspektywy wydaje się niemożliwe bez zamknięcia nam ust, bez niemówienia o pewnych rzeczach. I oczywiście kapłani z innych około tradycyjnych instytutów mogą mieć na ten temat inne zdanie. Być może uważają oni, że jednak są w stanie tą prawdę prezentować. Moim zdaniem fakty temu przeczą. Moim zdaniem w ich działalności widać bardzo dużą ostrożność i unikanie pewnych tematów. Natomiast bez wątpienia jest to kwestia, o której można dyskutować, tak? Czy faktycznie tak jest, czy tak nie jest. Z naszej perspektywy, z naszych doświadczeń wynika jednoznacznie, że żeby mieć ten uregulowany status kanoniczny, musielibyśmy zrezygnować z krytyki Novus Ordo Missae na tym najważniejszym poziomie, to znaczy ostateczną tą granicą, o którą rozmowy z bractwa z Rzymem się rozbiły, było właśnie to znaczy kwestia uznania tego, że Novus Ordo Missae jest rytem, który jest w swojej istocie dobry i my tego powiedzieć nie możemy, pomimo tego, że jest ważny, uważamy, że ten ryt jest jedną z największych katastrof w historii Kościoła. Jeszcze jedno słowo a propos tego, czy tylko bractwo krytykuje około tradycyjne instytuty. Oczywiście ja wielokrotnie spotkałem się z zarzutami, że jesteśmy poza Kościołem. I zwracam na to uwagę, że to jest zarzut bardzo poważny. I takie zarzuty ze strony kapłanów, którzy są w jakiś sposób odprawiają mszę świętą trydencką. Wiem o kapłanach, którzy odradzali wiernym uczestnictwo w bractwie ze względu na ducha schizmatyckiego. Nawet w pracy księdza Pietrasa to trochę widać. Choć ja uważam, że ta praca i tak w tych ramach, w których została napisana, i tak jest zachowawcza. I ja jak najbardziej zachęcam do tego, żeby zapoznać się z nią, na przykład właśnie przez ten film Indult, objawy i leczenie. Ale nawet tam to widać, tak, że jednak w bractwie jest taki duch schizmatycki. Jak stężenie nie jest zbyt duże, to można iść. Ale jak jest stężenie większe, to już nie można iść. A więc jak się kogoś oskarża o ducha schizmatyckiego, o to, że jest poza Kościołem,
i mówi, że nie wolno iść do niego na mszę świętą, no to jednak to są oskarżenia dosyć poważne, moim zdaniem. Natomiast jeśli chodzi o moje oskarżenia, jakobym nazywał tradycjonalistów kolaborantami. Uwaga, nazwałem pewną postawę postawą kolaboranta. I z tego się nie wycofuję. To jest postawa tych przełożonych instytutów, którzy napisali list do papieża Franciszka Pro Traditionis Custodes. Zachęcam do obejrzenia mojego materiału Niechlubny koniec kolaboranta dla tym, którzy jeszcze tego materiału nie oglądali. Postawę nazywam kolaborancką. To nie jest, nie twierdzę, że każdy ksiądz, który jest w takim instytucie, jest kolaborantem. Tego nie powiedziałem. Powiedziałem, że ta postawa, która jest zawarta w tym liście, to znaczy postawa takiego skamlania dosłownie o łaskę, cytowania tych najbardziej modernistycznych, najbardziej zepsutych, zdeprawowanych encyklik jak Amoris Laetitia, cytowania ich na własną obronę, jako próba pokazania tego, że przecież my jesteśmy tacy bardzo soborowi, hiper ekstra, mega soborowi, zobaczcie, zlitujcie się nad nami. Uważam, że to jest postawa kolaboranta, który płacze, błaga o łaskę w obliczu tych, którzy mają go za chwilę skazać na śmierć. I uważam, że tak też, mam takie wrażenie, że Rzym tak właśnie do nich podchodzi, tak ich właśnie traktuje jako kolaboranta, którego z czasem trzeba będzie się pozbyć. Natomiast to, że ta postawa zawarta w tym piśmie jest kolaborancka, nie oznacza to, że każdy kapłan, który odprawia mszę świętą trydencką, a nie jest z bractwa, jest kolaborantem. To jest oczywiście kwestia trudna do tego, to rozpoznanie. W którym momencie muszę koniecznie coś powiedzieć, żeby być w porządku z moim sumieniem? W którym momencie muszę naprawdę powiedzieć, że nowa msza jest zła, że ekumenizm jest zły? Podejrzewam, że właśnie ci księża z takich około tradycyjnych ruchów są przekonani, że mówią tyle, ile trzeba, że nie mają obowiązku, żeby powiedzieć więcej. Moim zdaniem, uśredniając, mówią za mało. Moim zdaniem powinni być w takich okolicznościach, powinni szukać takich warunków, w których mogą bez skrępowania mówić o tym, że tylko Jezus jest drogą do zbawienia, że to, co zrobił papież Franciszek, czcząc patrza mamę, to jest grzech przeciwko pierwszemu przykazaniu, że obchody dnia judaizmu i dnia islamu to jest grzech przeciwko pierwszemu przykazaniu. Tak. Przeciwko pierwszemu przykazaniu, że całowanie Koranu to jest grzech przeciwko pierwszemu przykazaniu, że papieże w ten sposób czynią rzeczy, które prowadzą ludzi na wieczne potępienie, które wprowadzają zamęt i obojętność religijną. Moim zdaniem, jeśli człowiek nie ma odwagi, żeby takie rzeczy tak po prostu powiedzieć, na przykład w internecie, to znaczy, że coś jest nie tak. To znaczy, że coś jest nie tak, ale nie twierdzę w tej chwili, że każdy teraz z tych kapłanów, który tego nie robi, to znaczy nie mówi tego tak po prostu, nie rzuca tego tak po prostu w internecie, jest kolaborantem i grzeszy ciężko. Na pewno każda sytuacja i każda droga jest trochę inna, natomiast pewne obiektywne zasady możemy podać. Moim zdaniem obowiązkiem kapłana jest, żeby takie rzeczy publicznie mówić. Jednocześnie nie twierdzę, że każdy, kto tego nie robi, od razu z automatu popełnia grzech ciężki. Zawsze jest jakaś tam kwestia zrozumienia, kwestia jakiejś tam refleksji, ale wydaje mi się, że, znaczy, rozumiemy, jedna rzecz to są zasady, druga rzecz później jak je w praktyce zastosować. Więc podsumowując, uważam, że film Ukryty Skarb Kościoła jest filmem, który należy rozsyłać jak największej ilości osób, które tradycji jeszcze nie znają. Rozsyłać dobrym katolikom, którzy tradycji jeszcze nie znają. Ja osobiście już się cieszę, można tak powiedzieć, już się cieszę na bicie piany różnego rodzaju modernistycznych apologetów, którzy będą ten film bombardowali i tym bardziej zachęcam do tego, żeby go rozsyłać, udostępniać, bo jest to rzecz, która właśnie do szerokiej masy może dotrzeć i pomimo pewnych wad, pomimo pewnych braków, jak najbardziej jest on godny polecenia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.